Proszę Państwa, dzisiaj przemawiam ostatni raz o tej porze, gdyż począwszy od dnia jutrzejszego przesuwamy w programie Polskiego Radia wieczorne moje pogawędki na godzinę 21, czyli na 9 wieczór, na 21. A to z tego powodu, iż Warszawa dzisiaj kładzie się bardzo wcześnie spać. Ludzie wstają o świcie. Ruch w nocy jest ograniczony. Więc z tych względów wojennych lepiej jest, ażeby można było kończyć dzień możliwie wcześnie. Od po prostu i z tego względu, żeby jak najmniej światła palić, gdyż elektrownia jest przeciążona. I im więcej będziemy oszczędzali, tym lepiej. Komunikat dzisiejszy mówił o walkach nocnych i w ciągu dnia, jakie żołnierze obrony Warszawy wypełniali. Bój ten nocny słyszeliśmy wczoraj wieczór i w ciągu nocy. Natarcia szły na Annopol, na Brudno, na Saską Kępę, połączone z silnym bardzo ogniem artyleryjskim, któryśmy tak słyszeli dokładnie. Wszystkie te natarcia nieprzyjaciela, bardzo silne natarcia, zostały całkowicie odparte. Nieprzyjaciel skrwawił się, próżne były jego wysiłki. Również i w dzień bardzo silne przygotowania artyleryjskie trwały na całym odcinku Praski. Na zachodnim odcinku, jak wiemy o tym, rozszerzony został pierścień obrony Warszawy. Wyszliśmy tutaj naprzód na kilka kilometrów i w ciągu dzisiejszego dnia nieprzyjaciel starał się nas tych nowych stanowisk wyprzeć. Toczyły się tam zażarte walki, ale wszystkie próby nieprzyjaciela odrzucenia nas z powrotem na stanowiska wyjściowe skończyły się niepowodzeniem. W walkach w tych dniu dzisiejszym zginął jeden z dowódców batalionu, major Bronisław Kamiński. Oficer ten w ostatniej chwili Mimo tego, iż przeszyty był kilkoma kulami, wydawał rozkazy. Komunikat dzisiejszy kończy się słowami podkreślającymi brawurę naszych oddziałów. I rzeczywiście coraz więcej mamy do zanotowania objawów tej brawury, objawów tego okrzepnięcia, jakiego żołnierz dokonał tutaj, na gruncie Warszawy. Bije się z każdym dniem lepiej, coraz bardziej zdecydowanie. Jednym z takich objawów, dowodów tej brawury było zdobycie przed kilku dniami tego czołgu, o którym podano, mówiło się w komunikacie. Dzisiaj znamy już bliższe szczegóły tego zdobycia, które w czasie walk w ogniu, w meldunkach natury czysto sytuacyjnej oczywiście muszą zejść na drugi plan. Dopiero po jakimś czasie te szczegóły dochodzą do wiadomości dowództw. Otóż ten czołg, który był przed kilku dniami zdobyty na Woli, należał do typu najcięższych czołgów. Było to olbrzymie czołgisko po prostu, 18-tonowe, które szło ulicą, jedną z ulic na Wolę. Trudno go było dopaść. Otóż chłopcy nasi obskoczyli go, po prostu pod ogniem karabinów maszynowych ziejących z tego czołga, schyliwszy się i przypatrzy do ziemi, podeszli pod sam czołg, obskoczyli go, wskoczyli na niego, otworzyli klapę górną
i wywili tam znajdującą się załogę, po czym czołg został podpalony benzyną i zupełnie zniszczony. Oczywiście dowód tego rodzaju brawury jest niecodziennym dowodem męstwa i determinacji żołnierza polskiego. A więc wojsko bije się z każdym dniem, z każdą godziną lepiej. I Warszawa swoją postawą, swoją solidarnością, swoim zespoleniem niezmiernie mu w tym pomaga. Ale jeszcze jest tutaj wiele do zrobienia. Już zmieniło się bardzo wiele, ale jeszcze trzeba przemóc w Warszawie wśród mieszkańców tę pewną przesadę, jaka się jeszcze wyraża w owej ostrożności, która bardzo często u niektórych jednostek przybiera postać bardzo niemiłego lęku. Znowuż ta historia z tymi światłami, o której kilkakrotnie już mówiłem. Światła się pali tylko przyciemnione, tylko niebieskie. I właśnie się je pali dlatego, że one nie dają odblasku. I tego rodzaju światła są całkowicie bezpieczne. Światła jasne, żółte, białe są niedozwolone. A dozwolone są światła niebieskie, światła przyćmione, bo one właśnie nie dają odblasku. Mówi się o tym ciągle, ale ludziska wpadają po prostu w historyczne zupełnie nastroje, widząc niebieskie światło. Przedwczoraj, kiedy wracałem w nocy autem z prezydentem Starzyńskim, ktoś po prostu zwyczajnie strzelił do nas. I to z karabinu. Takżeśmy widzieli o kilkanaście czy kilkadziesiąt kroków wyraźnie płomień z lufy wylatujący w naszym kierunku. Jeszcze by tego brakowało, żeby któregoś z nas własny, prawda, członek Straży Obywatelskiej, czy jakiś łazik, czy inny, prawda, zestraszony obywatel Warszawy zakatrupił i to w tego rodzaju warunkach. To samo wczoraj. W czasie nalotu wracam z dowództwa, jadę przez miasto puste. Ludziska stoją pod bramami. Nalot jest silny. Mnie się spieszy. Na Marszałkowskiej ulicy nagle wyskakuje jakiś kapral, zatrzymuje mnie podniesioną ręką. Co się stało? Proszę nie jeździć po ulicy, bo nalot powiada. No musiałem mu powiedzieć kilka słów, że przecież dlatego, że strzelają, to ja nie mogę przestać pełnić swojej służby. Bo cóż to by było, gdyby nagle dlatego, że strzelają, wszyscy przestali odbywać swoją służbę. No gdzież byłoby wówczas to męstwo, które się właśnie ma wykazywać w normalnej pracy i w normalnym pełnieniu swoich obowiązków, mimo że strzelają. Ale jest już bardzo dużo lepiej pod tym względem. Nie można po prostu porównać Warszawy sprzed tygodnia czy sprzed 10 dni. Przywyka coraz bardziej do tych nalotów, przywyka coraz bardziej do ognia artyleryjskiego, szarpiącego mury miasta, raniącego ludzi i zabijającego obywateli Warszawy. Wczoraj, dwa dni temu i przedwczoraj mówiłem o lotnictwie. Na podstawie komunikatów urzędowych Naczelnego Dowództwa Niemieckiego stwierdzałem, że lotnictwo niemieckie zostało wycofane z Polski, że nalotów właściwie już nie powinniśmy się obawiać. No i jak na złość, wczoraj właśnie mieliśmy bardzo silny nalot. Z tego powodu wielu warszawian ma do mnie pretensje. Nawet powiadają wprost, że to ja sprowokowałem ten nalot. Bo mówiąc o tym, że już ich nie ma, tych samolotów, że pojechały, że wyszły sobie, zlekceważyłem je, no to właśnie na złość posłyszeli i przysłali te samoloty.
No, nie przeceniam swojej roli. Nie sądzę, ażeby dowództwo niemieckie działające na tym terenie operacyjnym tak bliski kontakt miało z tym, co się mówi przez radio i tak szybko na to reagowało. Po prostu ten nalot wczoraj był przygotowaniem natarcia wieczornego. A że lotnictwo zostało w swojej masie całej wycofane, no to chociażby wystarczyło popatrzeć wczoraj na te maszyny, które odbywały nalot na Warszawę. Część, jak powiadam, musiało tych samolotów zostać, bo przecież nie wszystkie maszyny, które tutaj brały udział w akcji na terenie polskim, były w takim stanie, ażeby mogły odbyć daleką drogę na zachód, do Francji. Cały szereg maszyn jest już bardzo mało zdatnych do użytku. Wielkiej drogi nie mogą przebyć. Musiały one zostać po prostu tutaj, żeby wysłużyć się do końca. A więc część ich została. Jak powiadam, wystarczyło wczoraj popatrzeć. Do tej pory mieliśmy naloty robione eskadrami jednolitego typu, złożone czy to z Dornierów, czy to z Messerschmittów. Wszystko jeden aparat, drugi, sztuka w sztukę tej samej marki, tej samej konstrukcji, wchodzące w skład takiej czy innej eskadry. A wczoraj w tych 40 samolotach, które krążyły nad Warszawą, pikowały i rzucały bomby, mieliśmy wszystko. I Dorniery, i Messerschmitty, i Junkersy, i Heinkle, i Henschle. Wszystkie typy, wszystkie rodzaje, choć po prostu, jak powiadam, takie maszyny, które nie mogły pójść, zostały tutaj i będą jeszcze jakiś czas pełniły służbę, póki się nie zedrą do końca. Ale będą pełniły służbę, boć przecież w dzisiejszych warunkach wojny i walki lotnictwo jest nieodzownym elementem i musi ono być używane. Oczywiście w skromniejszych rozmiarach, nie w takich, jakieśmy mieli przez pierwsze dwa tygodnie wojny, gdzie dzień w dzień krążyły samoloty i tłukły na wszystko, co się dało jeszcze rozbić. Wracając do tych samolotów, to warto podkreślić, że nad samą tylko Warszawą do wczorajszego dnia trąciliśmy 87 aparatów. A ile ich spadło na innych frontach, na innych odcinkach, w walkach w polu prowadzonych z naszymi dywizjami, armiami, są to prawda straty sięgające ich setek samolotów. Nie mówiąc o tym, że mnóstwo zostało pokieroszowanych, mnóstwo zostało zużytych i wymagających bardzo dużego, długotrwałego i długotrwałego remontu. Po tych uwagach i komentarzach do komunikatu dzisiejszego chciałbym kilka słów powiedzieć o charakterze tych operacji, o charakterze tej wojny, jaką my obecnie toczymy. Gdyż daje się spostrzec zupełnie wyraźnie, że ludzie zbyt są związani pojęciami z wojny minionej, z wojny światowej, czy z wojny polsko-rosyjskiej i ciągle jeszcze myślą i rozumują elementami i sytuacjami wojny, która należy do historii. A więc wojny o liniach ciągłych wojsk, o stałych frontach, które przeprowadzały manewry w tych właśnie ciągłych liniach i która i za którymi normalnie prawie się życie prowadziło, kursowały pociągi, ruch się odbywał jak za czasów niepokojowych i w ogóle ludność cywilna, jeśli ten front był daleko od kraju, po prostu go nie widziała. Charakter obecnej wojny na skutek lotnictwa, wprowadzenia nowego czynnika wojny w takiej masie i w takich rozmiarach jest zupełnie inny. Dzisiaj lotnictwo niszczy środki komunikacyjne, środki łączności tego państwa i tej armii, z którą walczy. Jeśli ma przewagę, to oczywiście ma tym większe rezultaty. Na skutek tego w operacjach, które
prowadzi się na obszarze polskim, cofnęliśmy się nieomal do tej sytuacji, jaka była przed 100 laty, w roku 1830. Walczymy poszczególnymi członami armii, walczymy poszczególnymi armiami, poszczególnymi korpusami, związkami taktycznymi i operacyjnymi, które działają sobą w związku, ale działają poszczególnymi członami. I tak jak w roku 1830, kiedy Warszawa była centralnym punktem tej wojny, była tym sercem tętniącym krwią, kiedy tu z Warszawy koncentrycznie po liniach wewnętrznych rozchodziły się nasze działania, nasze wypady i kiedy wojna była w całej swojej przebiegu par excellence ruchoma, tak samo i teraz obraz tej wojny jest najzupełniej podobny do ówczesnej. Tak samo łączność utrzymuje się jak w roku 1830 przez oficerów, którzy zamiast konno, jak w ten czas jeździć, jeżdżą na motocyklu czy na aucie, muszą dotrzeć do takiej grupy, a żeby z nią nawiązać łączność, muszą przekazywać sobie wiadomości i bez względu na to, czy on dotrze, czy nie dotrze, musi być ta łączność nawiązana przez jednego, dwóch czy trzech oficerów. Zmieniają się te warunki wojny. Trzeba się do nich myślowo i psychicznie przygotować. To, że takie czy inna, prawda, człon armii prowadzi walkę w pewnym oddaleniu, nie w łączności ścisłej z innymi ugrupowaniami, to niczego nie dowodzi. Zmienił się charakter wojny i trzeba o tym nieustannie pamiętać. Tak samo jak i w roku 830, w tym właśnie charakterze wojny zwyciężali ci dowódcy, którzy byli przeniknięci ideą manewru, duchem zaczepnym, śmiałością decyzji i ich imiona zapisały się złotymi zgłoskami w historii tej wojny i w historii ojczyzny. Tak samo i dzisiaj ci dowódcy, którzy tę ideą manewru są przeniknięci, którzy mają tego ducha zaczepnego i śmiałość decyzji, tak jak Prądzyński w 1830 roku, jak wyprawie swojej na Iganie, jak Dwernicki wyprawie swojej na Stoczek, tak samo i dzisiaj ci przede wszystkim dowódcy będą, jak powiadam, zapisywali złotymi zgłoskami imiona swoich na historii tej wojny. Tego ducha zaczepnego, tego niezłamanego, tej inicjatywy będziemy musieli wykazać jak najwięcej w tej formie wojny, dlatego że ona daje rezultaty. Nie ma bowiem sytuacji takiej, w której by można powiedzieć, że jest ona taka ciężka, iż załamuje naszą wolę. Pamiętajmy tę depeszę Fosza, wysłaną znad Marny do Żofra, która brzmiała: prawe moje skrzydło złamane, centrum się cofa, sytuacja znakomita, jutro idę naprzód. Pamiętajmy o tej wspaniałej idei manewru Piłsudskiego, który w rozpaczliwej sytuacji w roku 1920 przeprowadził ją i uzyskał tak wspaniałe rezultaty. Walczymy więc. Walczymy w odmiennych warunkach, ale walczymy, wolą walki mamy nadal i będziemy walczyli, mimo iż komunikaty niemieckiego sztabu generalnego powiadają, iż wojna w Polsce jest skończona. Mimo iż zetknęliśmy się z olbrzymią przewagą, przewagą lotnictwa, z przewagą broni pancernej, mimo iż zdajemy sobie sprawę z ciężkich warunków, w jakich walczymy, walczyć będziemy nadal, bo musimy pamiętać o słowach, które zostały wypowiedziane i którym muszą być przeniknięte każde serce i każda dusza polska, że być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo. Niech duch tego, który je wypowiedział, towarzyszy nam we dnie i w nocy, w każdym naszym działaniu, w każdej minucie pracy mózgu i duszy, a wówczas na pewno zwycięstwo będzie po naszej stronie.